9 maja oficjalnie zakończył się kurs samoobrony dla kobiet z Grójca Przezorna i Bezpieczna. Organizowany był przez Komendę Powiatową Policji w Grójcu pod patronatem starosty grójeckiego oraz burmistrza gminy i miasta Grójec. Na finalnym 8. spotkaniu uczestniczki szkolenia zdobyły wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Następnie otrzymały dyplomy ukończenia kursu i pamiątkowe koszulki z rąk komendanta powiatowego w Grójcu nadkomisarza Roberta Faryny, wicestarosty grójeckiego Dariusza Piątkowskiego oraz burmistrza gminy i miasta Grójec Jacka Stolarskiego. Moje drogie, dzisiaj takie oficjalne zakończenie. Dzisiaj na tym zakończeniu mamy panią przewodniczącą. Zapraszam panią prezydent tutaj do nas. Pan wicestarosta Dariusz Piątkowski, pan burmistrz Jacek Stolarski i pan prezydent. Moje drogie, ja wam dziękuję za ten czas poświęcony na tych zajęciach naszych z samoobrony. Dzięki uprzejmości tutaj zarządu powiatu, ale też i pana burmistrza i dyrektora Krawczaka ten kurs doszedł do skutku. Mam nadzieję, że ten czas, który razem spędziliśmy, coś wam fajnego przyniósł. W jaki sposób skorzystałyście z tych zajęć. To hasło przezorna i bezpieczna, mam nadzieję, że teraz będzie bardziej aktualne, że będziecie przezorne, a przez tą przezorność dużo bardziej bezpieczne. Za chwilkę wręczymy też wam takie pamiątkowe dyplomy i koszulki ufundowane przez starostwo. Natomiast pan burmistrz ufundował te wszystkie tarcze, które tak mocno waliłyście, poniszczyłyście. Nie wiem, co teraz dalej będzie. Fajnie, że miałem okazję z wami się spotkać. Dużo się od was nauczyłem. Trzeba było więcej od was się uczyć. Przepraszam bardzo, widocznie nie za słabo przyswajam wiedzę. Patrzę, że świniaków nie ma. Gipsów też. Już nie ma. Kontuzji nie było za dużo. No, tutaj były oddane panie w dobre ręce. Na pewno poznałyście raczej swoje ciało, znacie tylko swoje możliwości, jeśli chodzi o obronne czy do ataku swojego ciała. Także najważniejsze, żebyście były pewne i tak patrzę, że tak. Nie chciałbym, żeby były skargi ze strony waszych chłopaków, mężów, bo będziemy musieli zrobić kurs dla mężów. To tak dla humoru. Ale to no, cieszę się, że mogliśmy takie coś wspólnie z komendą i z gminą przeprowadzić. I jak będzie zainteresowanie, to panie komendancie, to działa. Będziemy edycję jesienną. W lato wyjdziecie, no, wrócicie z plaż, w gór i zaczynamy. Żeby kondycja była podtrzymana i bezpiecznie. Żebyście bardziej czuły się bezpiecznie. Tu z panem komendantem mówiliśmy, że Polska jest krajem wyjątkowo bezpiecznym. Ja też uważam, że nie jesteśmy krajem takim szczególnie niebezpiecznym, gdzie strach chodzić po ulicy czy gdzieś tam w miejscach publicznych, no ale niestety takie wypadki się zdarzają. Także dziękuję za ten kurs i panią gratuluję ukończenia